Kukułka, opis, najważniejsze informacje i ciekawostki, czyli kukułka zwyczajna, kukułka pospolita, po łacinie kukulus, kanorus, ptak wędrowny będący jedynym w naszym regionie pasożytem lęgowym, czyli ptakiem, który podrzuca swoje jajka innym ptakom, najczęściej wróblowatym, ale nie tylko, ponieważ istnieje około 200 gatunków ptaków, którym kukułka może podrzucić swoje jajka. O tym za chwilę, ponieważ jest to temat bardzo, bardzo ciekawy. Ale gdzie występują kukułki? Ale sama kukułka zamieszkuje strefę umiarkowaną Euroazji i Afryki. Od zachodniej Europy aż po Kamczatkę, Japonię i północne regiony Afryki. W Europie nie spotykamy jej tylko. Islandii. Przylatuje do nas w kwietniu i maju, ponieważ jest to ptak wędrowny, a odlatuje w sierpniu-wrześniu. Zimuje w Afryce subsaharyjskiej oraz w Azji Południowej, Południowo-Wschodniej. Ptak bardzo liczny, których jest na świecie kilkadziesiąt milionów par. Są to ptaki średniej wielkości długość ciała 32-36 cm, rozpiętość skrzydeł 60 cm. Masa w przypadku samców 114-133 g, samic 106-112 g. Żyją w środowisku leśnym, ale nie w zwartych kompleksach leśnych, tylko na terenach otwartych, półotwartych, czyli brzegi lasów, obszary zadrzewione i tutaj są to lasy liściaste, mieszane i klaste, również kępy, ogrody, parki, ale też tereny wydmowe, bagienne. Czyli omijają raczej tylko te tereny, gdzie jest naprawdę zwarty kompleks leśny i potrzebują jednak do życia tych drzew terenów zalesionych. Nie zawsze w dużych ilościach, ale te drzewa są im potrzebne. Jeśli chodzi o rozród, to te ptaki nie łączą się w pary. Samica może mieć kilku samców, samiec może mieć kilka samic. Najczęściej samców jest więcej niż samic. Ptaki te nigdy nie zakładają gniazda ani nie wychowują piskląt. Są to, tak jak powiedziałem, pasożyty, są to, jak powiedziałem, pasożyty lęgowe i samice składają jaja w gniazdach innych ptaków. Te jaja są składane od maja do początku lipca i każda kukułka składa od 10 do 20 jaj. Najczęściej w przynajmniej dwudniowych odstępach. I naj... przeważnie te jaja są składane bezpośrednio do gniazd gospodarza. Czasem, kiedy to gniazdo na przykład znajduje się w dziupli, kukułka może złożyć to jajko na ziemi i w dziobie przenieść je do tego właściwego gniazda. To składanie jajek trwa dosłownie kilka sekund. I kiedy kukułka podrzuca to jajko do gniazda to zjada albo też zabiera jedno z tych jaj gospodarza no albo też je wyrzuca. Tutaj oczywiście ważnym elementem jest to, żeby ten kolor i kształt jajka był bliski tym jajkom gospodarza. Okres wysiadywania jaj kółki to od 11 do 13 dni, czyli krócej niż w przypadku tych zwykłych jajek tych jajek gospodarzy. Pisklęta po wykluciu po już kilku kilkunastu godzinach Chociaż są ślepe, już zaczynają wyrzucać konkurencję. One mają naturalny instynkt wypychania wszystkich obiektów, które znajdują się w gnieździe czyli próbują wypchnąć z tego gniazda inne jaja, czy też już wyklute pisklęta. Od 4 do 7 dnia zaczynają też wydawać odgłosy bardzo głośne odgłosy o wiele głośniejsze niż inne ptaki i niż inne pisklęta. Do tego są bardzo absorbujące i cały czas niejako żądają tego pokarmu. W ten sposób, że ci nowi rodzice, że tak powiem, ci karmiciele, gospodarze tego gniazda próbują nadążyć z karmieniem tych zwierząt. Po 21 dniach, zwykle po 21 dniach, pisklęta opuszczają gniazdo. Najczęściej powodem jest to, że to piskleju jest już zbyt duże, żeby w tym gnieździe się znajdować. I ten proces dokarmiania trwa jeszcze 2-3 tygodnie. Później kukułka staje się już ptakiem samodzielnym, ale tak długi okres karmienia powoduje, że wróblowate najczęściej nie są w stanie już Wyprowadzić kolejnego lęgu. Sezon rozrodczy jest dla nich już. Oczywiście nie każde jajko oznacza, że zostanie wychowana nowa kukułka. Te jajka często są rozpoznawane, i taki ptak albo w ogóle porzuca to gniazdo, albo też wyrzuca to niepasujące jajko. Często też, nawet po wykluciu, okazuje się, że te pisklęta, piskle kukułki, Powinno być karmione innym pożywieniem i nie jest w stanie przetrwać, ponieważ ci karmiciele dostarczają mu nie taki pokarm, jak trzeba. A jeśli chodzi o pożywienie dorosłych egzemplarzy, to najczęściej są to owady, w tym bardzo często owady, które są niezjadane przez inne ptaki. Czyli na przykład tu często daje się za przykład owłosione gąsienice motyli. I tutaj ten brak konkurencji, czyli owady, które nie są zjadane przez inne ptaki, oznacza, że te kukułki mają ułatwiony dostęp do pożywienia. Oczywiście żerują na drzewach, albo siedząc na gałęzi i szukając tego pożywienia, albo o wiele rzadziej na ziemi, gdzie poszukują pokarmu. Więc ptak bardzo ciekawy i ptak bardzo źle odbierany. Tutaj nie możemy się dziwić. Są to ptaki, które jednak eliminują rozród innych ptaków i są po prostu ptakami pasożytniczymi, ptakami niefajnymi, ptakami, które powodują, że inne gatunki, często gatunki zagrożone, mogą mieć duży problem z rozmnażaniem się, co niestety może w negatywny sposób na nie wpływać. Ale pokazuje to tylko to, że ptaki, że zastosować przeróżne mechanizmy, żeby przedłużyć gatunek, żeby dalej funkcjonować. I tutaj kukułka jest jednym z tych ciekawszych zwierząt, ptaków, które opracowały w nieznany nam sposób mechanizm podrzucania tych jaj, nie będąc oczywiście ptakami, które w jakikolwiek sposób budują swoje gniazda i wychowują swoje młode. Dziękuję oczywiście za uwagę, zapraszam ponownie.